Zaczniemy dzisiaj taką nową serię Życie po życiu. I dlaczego taka seria? Bo generalnie, wiecie, to jest tak, że nie lubimy za bardzo mówić o śmierci, o oddzieleniu, o tym, gdy ktoś odchodzi, zostawia swoich bliskich, jest to smutek. Ale wiecie, tak jak Staszek na świadectwie, które składał tam na pogrzebie, powiedział właśnie, że ten w Kaznodziei 7:2 jest ten werset, który mówi, że lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. My jako żyjący powinniśmy brać sobie do serca takie rzeczy, bo w takich chwilach właśnie jak pogrzeby, jak pożegnanie czyjeś, to ludzie uświadamiają sobie coś. I tak naprawdę niezależnie od tego, w co wierzą, uświadamiają sobie, że kończy się coś ważnego. I tak naprawdę, wiecie, to jest tak, że doświadczamy pewnego rodzaju straty. Ktoś kogoś stracił, ktoś jest pogrążony w smutku. I nawet myślę, że taki czas pożegnań, a ten czas smutku, to kiedyś taki obraz mi Bóg położył na sercu. To jest takie jak pływanie w morzu podczas sztormu, podczas burzy. Po prostu gdy płyniesz i ta fale cię tak zakrywają, że w pewnym momencie nawet nie wiesz, w którą stronę masz płynąć. Bo po prostu nie wiesz, tak tobą kotuje. Czujesz się, jakbyś był może w tym bębnie pralki, która się po prostu cały czas tam kotuje. I nie wiesz gdzie. I tak, wiecie, szczególnie w takich chwilach, gdy tracimy tą właściwą perspektywę, potrzebujemy zobaczyć na sytuacje, które się dzieją, na to wszystko, co wokół nas, z tej właściwej perspektywy. A tą właściwą perspektywę daje nam Słowo Boże. Ono jest jak to koło ratunkowe, którego możemy się uchwycić, gdy jesteśmy tacy skotłowani tym wszystkim. I ono w stanie wyciągnąć nas na powierzchnię i możemy dopłynąć do brzegu. Bo to słowo ma ogromną moc. Dlatego myślę, że o tej serii, tą serię chciałbym rozpocząć dzisiaj. Dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat tego, co się dzieje, gdy ktoś odchodzi. Co dalej? A na kolejnych odcinkach będziemy mówić o tym, gdzie odchodzą ludzie. Ale to w kolejnych. Ale najpierw pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę stać teraz tutaj. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność pośród nas. Dziękuję Ci, Panie, za życie Mirka, za to, jak wiele mogliśmy się od niego nauczyć. I teraz, Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił to rozważanie Twojego słowa. Uwielbi się, Panie, pośród nas. I niech Twoje słowo wykonuje dzieło w nas. O to Cię prosimy, Jezu, w Twoim świętym imieniu. Amen. Pozwólcie, że na początek przeczytam fragment z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału. Przeczytam od 1 do 10 wersetu. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękami zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przeobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, którzy nas do tego właśnie przysposobili, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele. Dobre czy złe? Wow. Co za piękne słowa. Myślę, że zanim przejdziemy dalej, to po pierwsze musimy sobie powiedzieć, że tak naprawdę wraz ze śmiercią, gdy odchodzi ktoś, to nie jest tak, że to wszystko się kończy. Tak, ciało odchodzi,
Ciało niszczeje, ale nasz duch nie. I to jest ważne, bo tutaj na ziemi kończy się pewien etap życia. To tak jak z kwiatem, mogłem ten przykład też podać w czasie pogrzebu. Wiecie, to jest tak jak kwiat, którego ziarno składamy do ziemi, aby ten kwiat wyrósł i był piękny, pachnący. I tak samo jest z człowiekiem. Po takim pewnym okresie tutaj na ziemi, który mamy, zostajemy złożeni do ziemi, ale nie zostajemy tam. Bóg powołał nas do wieczności. Wiecie, to jest ciekawe, że każdego z nas czeka wieczność. Tylko zasadnicze pytanie jest, gdzie? Jaka ta wieczność będzie? I nasz cel tutaj na ziemi, tak sobie zadałem pytanie, gdy czytałem ten fragment, jaki jest nasz cel tutaj na tej ziemi? Czy zdobywać pieniądze, bogacić się, budować dom, być sławnym, mieć coraz więcej tych lajków, czy followersów, czy jakkolwiek to dzisiaj się nazywa? Czy to jest cel naszego życia? Wiecie, w 9 wersecie tutaj czytaliśmy, że dokładamy starania, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Ten fragment nam mówi, że żyjemy, naszym celem jest to, żeby żyć dla Boga. Oddać swoje życie Jemu. By to ziemskie życie, które tutaj nam dał Bóg, żeby ono miało odzwierciedlenie w wieczności. A nie tylko tu i teraz. Bo tak jak 10 werset mówi, że wszyscy kiedyś staniemy przed tym Bogiem, który nas stworzył, który nam dał ten czas, który tu jesteśmy. Dlatego to, co robimy tutaj na ziemi, ma ogromne odzwierciedlenie wieczności. Czyli dlaczego, można powiedzieć, no ale pastorze, no taki temat, no, nie ma nic ciekawszego, coś przyjemniejszego. Wiecie, to jest bardzo ważne, o czym dzisiaj mówimy, bo to, jakie ja mam podejście do wieczności, zdeterminuje to, jak będę żył dzisiaj. Co za tym idzie, jakby to jest konsekwencją tego, to jak żyjesz dzisiaj, będzie determinowało to, jak będzie wyglądała twoja wieczność. Dlatego to jest tak ważne. Bo jeżeli masz dzisiaj takie podejście, że jesteś wynikiem przypadku, nie wiem, że nie ma Boga, nie ma wieczności, jest tylko tu i teraz, to twoje życie będzie skoncentrowane na sobie. Będziesz centrum tego swojego życia. Wszystko będziesz podporządkowywał swoim własnym celom, żądaniom i tak naprawdę będziesz takim hedonistą, który jedyne co, to czerpie osobistą przyjemność i to traktuje jako najwyższe dobro i cel życia. O, jak ja się z tym czuję, jak mi z tym jest. Ale jeśli wierzysz, że jest Bóg, że jest wieczność, to zmieni to całkowicie, jak będziesz żył tutaj na ziemi. Przez ten krótszy albo dłuższy okres czasu, który Bóg tobie dał. Bo wiesz, że to tutaj na ziemi to nie koniec. Życie nie kończy się w momencie, gdy wydajesz ostatni dech tutaj na ziemi. Dlatego powiedzmy sobie, co dzieje się, gdy to ciało umiera. Wiecie, i to jest tak, że Hebrajczyków 9:27-28 mówi, że jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Każdy z nas. Wiecie, można by powiedzieć, gdyby ktoś chciał przeprowadzić badania, to gdyby przeprowadził badania, to by mu wyszło 10 osób na 10 umiera. Wszyscy umierają. Wszyscy odchodzą z tego świata. No chyba, że pochwycenie się wydarzy, no to jest jakby inny rozdział, ale nie o tym dzisiaj tutaj mówimy. Wiecie, wszyscy kiedyś odejdą z tego świata. Tak jest postanowione. Wiecie, ale tak jak Mateusza 10:28 mówi, to co jest istotne, to co jest ważne, to nie jest ta ziemska skorupa, w której my żyjemy, to ciało, które tutaj mamy, ale ważniejsza jest ta duchowa rzecz, ta duchowa rzeczywistość. Jak jest z moją duszą, z moim duchem? Ciało niszczeje. Biblia mówi tutaj, nie bójcie się tych, którzy zabijają to ciało, ale bójcie się tego, co się z waszą duszą dzieje. Jak będzie wyglądać wasza wieczność. Jezus odobrazował to, gdy mówił w Jana 11 rozdziale, gdy mówił do siostry Łazarza, że on powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywot.
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czy to wierzysz? Że Jezus jest tym, który jest zmartwychwstaniem i żywotem. I że wszyscy, którzy w Niego wierzą, będą żyć na wieki z Nim. Wiecie, to jest tak, że każdy stanie przed sądem. Dla jednych będzie to sąd potępienia, dla innych będzie to sąd Chrystusowy. Sąd, gdzie będziemy otrzymywać nagrody. Ale co się dzieje? Popatrzmy na wierzących. Ja naprawdę, gdy wierzący umiera, to jest takie, gdy są pogrzeby ludzi wierzących, to jest takie, uczucia są takie mieszane, bo z jednej strony jest smutek, że odchodzi ktoś nam bliski, ale z drugiej strony jest ta radość, że ta osoba już jest z Panem. Bo czytamy w Psalmie 116:5, jest powiedziane, że drogocenna jest w oczach Boga śmierć wiernych Jego. Dla Boga to jest taki bardzo szczególny czas, gdy odchodzi ktoś wierzący, bo następuje to zjednoczenie, pojednanie się. Na wieki. W Łukasza 16:22 jest powiedziane, że gdy wierzący umiera, to przychodzą aniołowie, żeby zabrać go i zanieść go. Dlatego tak wiele świadectw słyszałem ludzi wierzących, którzy umierają i mają taki nieprawdopodobny pokój na twarzy. Kto wie, może oni widzą już tych aniołów, którzy po nich przychodzą. Sylwia mówiła, że Mirek, gdy odchodził, to był taki spokój, nie było cierpienia, była taki pokój, gdy odchodził. W Dzieje 7:55 jest powiedziane, że gdy kamienowano Szczepana, to Jezus wstał. Wiecie, to jest tak nieprawdopodobne. On wstał, żeby przywitać go. On stanął koło tronu Bożego i stoi, by przywitać tego, który odchodzi do niego. Dlaczego to jest tak cenne? Dlaczego drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego? Jana 14:2 Jezus powiedział, że nie trwóżcie się, nie martwcie się. Ja idę, odchodzę, ale idę po to, żeby przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli. On przygotowuje nam miejsce, przygotowuje mieszkanie. I wiecie, to jest piękne, bo On 6 dni stworzył ten cały świat, a już 2000 lat przygotowuje nam mieszkanie. Jakie to będzie mieszkanie? Wow. Nie będzie tam awarii, jakichś tam urządzeń domowych i tak dalej. Tam wszystko będzie świetnie. I to, tak jak Kaznodziei 12:5 mówi, to będzie wieczny dom, gdzie będziemy na wieki z Nim. Na wieki z tym, który tak bardzo nas kochał. I to będzie miejsce, w którym Objawienie 21:4 mówi, że nie będzie tam śmierci, mozołu, płaczu, smutku, krzyku. To będzie wspaniałe, cudowne miejsce, gdy będziemy razem z Nim na wieki. To jest wspaniała obietnica. On ma to wszystko dla nas, dla tych, którzy są Jego, dla tych, którzy uwierzyli w Niego i przyjęli Go, swojego Pana i Zbawiciela. Tak jak jeden z łotrów, którzy wisieli po dwóch stronach krzyża Jezusa. Jeden zawołał, Jezu, wejrzyj we mnie, wejrzyj, wspomnij mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Będziesz ze mną. Na wieki z tym, który umiera właśnie za ciebie. Wiecie, to jest tak ważne i tak cenne, żebyśmy zrozumieli to, co Bóg przygotowuje dla wierzących. I będziemy mówić o niebie na którymś z kolejnych wykładów tej serii. Ale wiecie, to ja tak sobie pomyślałem, ale nie da się tego opisać nawet, jak to niebo będzie wyglądać. Biblia mówi, to czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy są Jego, którzy należą do Niego. Ale jakże to będzie cudowne miejsce, że apostoł Paweł, Filipian 1:21-24, mówi tak, że jest taki targany różnymi takimi myślami. Z jednej strony chciałby być już z Panem w niebie, ale z drugiej strony mówi, no ale... Będąc tutaj na ziemi, jestem potrzebny tutaj dla ludzi, żeby im więcej ludzi mogło trafić tam do tego nieba, żeby głosić im Ewangelię. Być w niebie to jest dobrze dla mnie, lepiej dla mnie, ale być tutaj na ziemi to jest lepiej dla tych, którzy jeszcze tutaj są. To życie tak naprawdę to jest tylko etap na tej drodze do wieczności. I to jest ciekawe, bo nie wiem, czy wam zdarzało się kiedyś wyjeżdżać na jakiś dłuższy czas,
z domu i już jesteście tak jakiś czas poza domem, to jest taka myśl, jejku, już bym chciał wrócić do tego domu, już chciałbym być z tymi najbliższymi, nie wiem, już porozmawiać, wziąć w ramiona tych, których tak bardzo kocham, być z nimi, być w tym domu. I to jest piękne, Mirek już jest w domu. Mirek jest tam, w ramionach kochającego ojca. Tego, który oddał swoje życie za niego. On już tam jest. I Mirek już dzisiaj widzi to wszystko, co Bóg przygotował dla niego, widzi w pełnej perspektywie. My dzisiaj jeszcze widzimy to jak przez dziurkę od klucza. Jeszcze nie wie, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego. On już widzi to wszystko, bo jest tam, z Nim, w niebie. Ale ciekawe jest to, że gdy czytaliśmy ten fragment z 2 Koryntian, to widzimy, że po odejściu każdego człowieka wydarzy się coś. I to jest ten sąd, przed którym każdy stanie. Każdy stanie przed sądem. I tak jak 1 Piotra 1,17 mówi, jeśli wzywacie, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, dlatego żyjcie w bojaźni przez cały czas pielgrzymowania waszego. Staniemy przed Bogiem kiedyś, każdy. I zdamy relację z tego, co tutaj się działo na ziemi. Jak to nasze pielgrzymowanie wyglądało. Dlatego ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że są dwa rodzaje sądu, tak zasadniczo, bo są jeszcze inne, ale dwa zasadnicze sądy, z którym będą. Pierwszy z nich to jest sąd Białego Tronu, o którym czytamy w Objawieniu 20, od 11 do 15 wersetu. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co było zgodne z ich uczynkami napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I werset 15. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Sąd Białego Tronu. To jest sąd, na którym będą osądzeni ci wszyscy na podstawie tego, co zrobili z ofiarą Jezusa na krzyżu. To jest sąd dla niewierzących. Wszyscy wstaną kiedyś. Nawet ci umarli powstaną. I staną przed tym sądem, jeżeli nie przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jezus umarł na krzyżu, aby każdy, kto uwierzył i przyjął to z łaski, przez wiarę, nie musiał stanąć przed tym sądem, by być potępionym. Każdy, kto uwierzył, został zapisany w Księdze Żywota, o której tutaj jest mowa. Uwierzył i przyjął nie z uczynków, nie z własnych starań, nie z dobrego sprawowania, tak jak mówi Efezjan 2:8-9, ale z łaski przez wiarę. Każdy, kto przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, został zapisany w tej Księdze Żywota. A na tym sądzie Białego Tronu zostanie otwarta ta księga. Jeżeli twoje imię tam nie jest zapisane, to trafisz do miejsca, do którego naprawdę nie chciałbyś trafić albo nie chciałabyś trafić. A powiesz, pastorze, ale ja chodziłem regularnie do kościoła. Pastorze, ja byłem dobrym człowiekiem, robiłem wiele dobrych uczynków, starałem się. Nawet dawałem na ofiarę w kościele. Wspierałem finansowo Kościół. Nawet modliłem się. Ale wiesz, ale jeśli odrzuciłeś ofiarę Jezusa na krzyżu i to, co On zrobił tam na krzyżu, to możesz usłyszeć słowa: nigdy Cię nie znałem. To wszystko, co robiłeś, robiłeś, ale to nie znając mnie, ja Ciebie też nie.
Dlatego to jest ten sąd Białego Tronu, to będzie coś strasznego, bo tam będzie, jest to sąd, w którym ludzie będą osądzeni. Będą, sprawdzona zostanie ta księga. Jeżeli nie ma tam Twojego imienia, niestety, Twoim kolejnym miejscem na tym wieczności będzie miejsce, w którym nie chciałbyś być. I o tym też sobie powiemy. Ale będzie też ten drugi sąd. Ten drugi sąd, o którym właśnie między innymi w 2 Koryntian 5:10 czytamy, gdzie jest powiedziane, że staniemy przed sądem Chrystusowym. To jest innego rodzaju sąd. To jest sąd Bema. Tu jest użyte słowo ten sąd, to jest słowo Bema. To jest sąd Chrystusowy. Czym jest to Bema? Wiecie, w tamtych czasach ta Bema to takie było wywyższenie, na którym nagradzano zwycięzców w zawodach sportowych. Na które, można powiedzieć, w dzisiejszym czasie można powiedzieć takie podium, na które wchodzili ci, którzy odnieśli jakieś punktowane miejsce w zawodach. Wiecie, to nie było miejsce, na których jakby karano tych, którzy przegrali, ale to było miejsce, w którym nagradzano tych, którzy zwyciężyli. I to jest powiedziane, że ten wierzący ludzie, wszyscy wierzący, którzy oddali swoje życie Jezusowi, staną kiedyś przed takim sądem, przed sądem Chrystusowym. Wiecie, to jest ważne, żeby pamiętać, że to nie jest sąd nad grzechem, bo grzech został osądzony na krzyżu. Jezus rozprawił się z grzechem na krzyżu. Tylko tak naprawdę tam jest miejsce, ten sąd Chrystusowy, to jest miejsce, w którym wierzący ludzie, ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota, otrzymują nagrody za to, co robili tutaj na ziemi. Tak jak 1 Koryntian 3, od 10 do 15 mówi. Wiecie, to, co robimy tutaj na ziemi, pytanie, na czym budujemy, z czego budujemy. Jeżeli ze słomy, to wszystko spłonie. Ale my zbawieni jednak będziemy. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale nagradzani jesteśmy z tego, co robiliśmy tutaj na ziemi. To jest ważne, bo jeżeli tego nie zrozumiemy, to możemy wpaść w niewolę takiego starania się, takiej uczynkowości. Ale gdy zrozumiem, że i doświadczę tej Bożej zbawczej miłości i łaski, to te dobre dzieła będą naturalnym czymś, co będzie wypływać z mojego życia. To ja nie będę starał się zapracować na nagrody, ale to będzie coś naturalnego, co z mojego życia wypływa. Bo to, co tu robimy na ziemi, to odzwierciedla to, co będzie się działo w wieczności. Dlatego tak można powiedzieć, no ale za co będę nagradzany, czy tam sądzony na tym sądzie Chrystusowym? Chociażby za to, jak traktowałem innych ludzi. A może jakie miałem motywy działań w swoim życiu? Czy moim motywem działania tego wszystkiego, co robiłem, była miłość Boża? Czy chciałem zapracować na coś? Jeżeli chciałem zapracować, no to wszystko spłonie, te wszystkie dzieła spłoną. A jeżeli motywem jest Boża miłość, to wszystko się ostoi. Wiecie, może będziemy też osądzeni za to, jakie słowa wypowiadaliśmy. Jak używaliśmy swojego języka. Czy do tego, żeby niszczyć, czy do tego, żeby budować. A może będziemy też osądzeni za to, jak przechodziliśmy przez próby, doświadczenia, cierpienia. Albo co zrobiliśmy z tym, co otrzymałem. Co otrzymaliśmy. Czy byliśmy wierni w tym małym. Wiecie, pomyślcie o tym. Bo kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem. I gdy staniemy przed tym sądem Chrystusowym, czy niedobrze byłoby usłyszeć słów: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do odpocznienia mego? Ja myślę, że to są słowa, które Mirek usłyszał zaraz, gdy wydał ostatni dech tutaj na ziemi. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do odpocznienia mego. Jak bardzo chciałbym usłyszeć takie słowa. Zadaję sobie pytanie, co robię w moim życiu? Jak, bo jeżeli wierzę w to, że przede mną wieczność, to jak wygląda moje życie? Co robię z tymi rzeczami, które Bóg ma? Bo wiecie, bo czasami myślę, że im dłużej żyjemy na tym świecie, tym łatwiej jest nam zapuszczać korzenie w tym świecie, w tych rzeczach tego świata. I potem przez to coraz trudniej będzie nam się z tym rozstać. Bo te rzeczy już nas tak trzymają tutaj na ziemi. Ja myślę, że dla wielu wierzących niebo to jest coś tu i teraz. Te królestwa, które sobie wybudowali i to, w jakich luksusach żyją, jak im się dobrze tutaj żyje. I myślą sobie, o, to jest moje niebo. I gdy myślą o niebie, nie, tu mi jest dobrze.
Tak nie powinno być. Bo może za bardzo troszczymy się o rzeczy tego świata, a za mało o te rzeczy, które mają znaczenie w wieczności. Może za bardzo przejmujemy się tym, co mówią ludzie, a za mało tym, co Bóg myśli. Im bardziej wygodne staje się nasze życie tutaj na ziemi, tym bardziej lgniemy do tych wygód i takiego łatwego życia. I tracimy z oczu tą perspektywę wieczności, tego wszystkiego, co przed nami. Znaczy, to jakbyśmy narysowali taką długą linię, bez początku, bez końca, która oznacza wieczność, to nasze życie na tej linii to jest taka mała kropka. I pytanie, czy żyjemy dla tej kropki, czy żyjemy dla tej linii? Żyjemy dla wieczności. Ta kropka to jest tylko efekt przejściowy, tak jakby coś krótkiego w naszym życiu. Może potrzebujemy, wiecie, ja powiem wam, w piątek, gdy tak żegnaliśmy Mirka, tak pomyślałem, czy są rzeczy, które ja muszę przewartościować w swoim własnym życiu. Wiecie, Mirek mnie nauczył właśnie, jego życie nauczyło mnie tego. Jak przewartościować pewne rzeczy. Gdy ostatni raz byłem u niego w domu, to pamiętam, on tak powtarzał tego, trzymaj się Pana, trzymaj się Pana, trzymaj się Pana. To jest tak, czasami może potrzebujemy takiego resetu, takiego, albo coś takiego, jak jedziesz samochodem i masz włączoną nawigację i skręcisz w złą uliczkę, albo za wcześnie skręcisz, albo pojedziesz nie w tym kierunku, co potrzeba. To co robi nawigacja? Przeliczam i zaczyna liczyć jakoś tam drogę. Po co? Po to, żeby z powrotem pokierować nas tam na właściwą drogę, żebyśmy dotarli do celu. Wiecie, ja myślę, że to jest właśnie dzieło Ducha Świętego, który często po prostu na naszej drodze, w niektórych przypadkach bardzo często musi mówić, okej, dobra, pozwól, że przeliczę i idź tą drogą, którą ja ci wskazuję. Ja cię poprowadzę do tego celu. Dlatego bądźmy wrażliwi na ten głos Ducha Świętego, na to, co On robi, to, co mówi. Poddajmy się temu prowadzeniu i idźmy tam, gdzie On nas prowadzi. Bo wiecie, te rzeczy, które tutaj robimy, będą miały odzwierciedlenie wieczności. I my jako chrześcijanie, to nie chodzi o to, że my musimy zapracować na nasze zbawienie. Nie, bo nasze zbawienie jest pewne. Nasze zbawienie dokonało się 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, gdy Jezus zapłacił za nasze grzechy. Ale to, co my tutaj robimy na ziemi, będzie miało odzwierciedlenie wieczności na tym sądzie Chrystusowym i potem całą naszą wieczność, gdy będziemy z Nim. Dlatego ja sobie zadaję takie pytanie, jaki jest ten mój cel w moim życiu? Czy moim życiem jest zdobywanie pieniędzy, bogacenie się, budowanie domu, zakładanie, tam zdobywanie sławy, czy podobanie się Bogu, oddawanie czci Bogu? Wiecie, ja naprawdę, ktoś, kto znał Mirka, to wie, że to jest człowiek, który po prostu za każdym... Trudno mi jest naprawdę to zrozumieć, ale on nawet będąc już chory, mocno chory, zawsze był pełen takiej radości, takiego uśmiechu też, ale takiego pokoju i zawsze był taki budujący, zachęcający. Zawsze po prostu czasami, pamiętam, przychodził tutaj do kościoła i siedział z tyłu, bo miał krwotoki z nosa często i musiał tamować je tam w łazience. Ale za każdym razem, jak podchodziło się do niego, to on był taki, chwała Panu. Ja chyba nie znałem człowieka, który byłby bardziej wdzięczny Bogu za każdy dzień, który otrzymał od Pana, bo zrozumiał, że to jest łaska Boża, że ten dzień, który dzisiaj ma, to jest Boża łaska. Dlatego chce ten dzień spędzić jak najbardziej, podobając się Bogu. Jak Sylwia mówiła, że w ostatnich już godzinach swojego życia on bardzo martwił się tym, że nie będzie mógł Biblii czytać, że już coraz słabiej ma i nie jest w stanie, że za chwilę nie będzie mógł jej czytać. Wiecie, to jest po prostu... Ja myślę, że Mirek jest osobą, która mogłaby powiedzieć, że Bóg mnie dotknął i moje życie od tego momentu zmieniło się tak, że jestem syty dni swoich. I dzisiaj mogę być w Jego obecności na zawsze. Dlatego stawię was takim pytaniem. Dokąd ty zmierzasz? Jak wygląda twoja droga? Jaka jest Boża wola na twoje życie? I co robisz z tym, co Bóg dał w twoim życiu?
co Bóg ci pokazał, co Bóg ci dał. Pamiętaj o wieczności. Nie pozwól, aby te szczegóły dnia codziennego sprawiły, że całkowicie zapomnimy o tym, co tak ważne, o wieczności, o tym, co przed nami. Dlaczego? Bo to, jak my myślimy, jakie mamy podejście do wieczności, będzie determinowało to, jak wygląda nasze życie tu na ziemi. Tylko nie zapomnijmy o tym, że kiedyś każdy stanie przed Bogiem. Czy usłyszymy dobrze, sługo dobry i wierny, czy nigdy Cię nie znałem. A modlę się, żeby jak najwięcej osób mogło usłyszeć te słowa: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do odpocznienia mego. Panie Jezu, tak dziękujemy Ci za Twoją ofiarę na krzyżu, za to, czego dokonałeś, że tam, na tym krzyżu został osądzony grzech. My możemy to przyjąć. Jak ten łotr na krzyżu, możemy powiedzieć: Jezu, zbaw mnie, wejrzyj na mnie, wejdź do mojego serca, zbaw mnie. Jeżeli słucha tego ktoś, kto nigdy nie oddał swojego życia Bogu, wiesz, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Otwórz swoje serce. Przyjdź do Boga i powiedz: Boże, jestem grzesznikiem. Potrzebuję Ciebie, potrzebuję Zbawiciela. Wejdź do mojego serca, zmieniaj mnie. Daj mi nowe życie, abym mógł całą swoją wieczność spędzić z Tobą w niebie. Bo chcę usłyszeć te słowa: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do odpocznienia mego. Panie, tak dziękujemy Ci za ten czas. Prosimy Cię, abyś błogosławił resztę tego nabożeństwa. Powierzamy to wszystko Tobie w Twoim świętym imieniu. Amen.